A, wiem gdzie jestem chyba. No. Kaplica Firelink. Nie wiem, już wiem gdzie jesteśmy. Ale chyba nie ma sensu tu iść, nie? No bo po co się wracać? Może kiedy indziej. Idziemy chyba tam, bo mamy iść pierdolnąć ten drugi dzwon, no to idziemy chyba, nie? Checkpointa, no w sumie. Nie wiem czy ten checkpoint będzie bliżej niż tamten, ale można, chyba będzie, no. To nie jest daleko. Oj. A, no tak, też prawda. Tutaj sami tacy, kurde, słabiaki. Nie ma tego z włócznią, to już jest dobrze. Podoba mi się jak to się łączy wszystko. I teraz jak wam powiem, że jak już pokonałem tego bossa oczywiście. O, jest ten koleś. O, tam coś jest. Dobra, ale to najpierw zrobię checkpoint zanim skoczę. Jak go pokonałem tego bossa i się okazało, że jak się tylko, że tu chodziło tylko o te psy, żeby zabić, to no nie jest taki straszny, tylko że pytanie brzmi, czy jakby jak wiele zależało od tego, żeby po prostu się dobrze wszystko ułożyło tak dla ciebie pomyślnie, a nie od skilla tak naprawdę jakiegoś, mam wrażenie. Więc to też dalej nie jest jakoś hiper zajebiście zrobione chyba. Nie, wierzę. Wiem też, że w każdej grze jest jakiś taki albo chociaż jeden spierdolony etap, albo kilka, albo nawet właśnie kilku bossów zjebanych w chuj, no nie? No wiadomo w sumie. Zawsze tak jest. Siema. Oh, hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented and besides I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Nie, nie jestem. Yes, I see. It is regrettable, but to each his own. If you change your mind, do not be bashful. Dobrze, będę. Wierzę, że będziesz tu sobie stał, jakby mi się zachciało magii uczyć, ale ja nie będę się uczył, bo nie jestem magiem. Ale go wyjebałem fajnie, nie? Ty, ale ja tam nie dojdę. Jakie mam tam wejść? Zobacz, kto jest, kurwa. Ciekawe, czy się opłaca, nie? Pierścień ofiary. A, to. Nie trzeba ci nic pośmiać, lecz pierścień się rozpada. Znam. No spoko. Może się przydać tam czasami, no nie? To zamiast na przykład tych nawet kości można użyć, że zakładasz ten pierścień i idziesz próbować. Jak ci się nie uda, no to chuj, ale nic nie straciłeś przynajmniej, no nie?
W sumie też prawda, bo praktycznie zawsze można założyć, jak masz nowego bossa, widzisz, że jest tam mgła, zakładasz ten pierścień, no bo bossa zawsze trzeba się nauczyć za pierwszym razem, żeby najebać bossowi. No chyba rzadko, nie? No bo jednak nie znasz tego bossa, nawet nie wiesz, co się będzie działo. Więc zakładasz, giniesz na pewno i nic nie tracisz, no nie? A bossa już trochę poznałeś, może za drugim się uda lepiej. A, ten szczur tu żyje. Śmieszne, że szczury dropią człowieczeństwo, nie? Czujny złodziej. Klucz do głębic. Tak łatwo będzie? Że nawet nie ma co podpowiadać. Jakim cudem oni znowu mają kurwa na dwa ciosy? Coś mi się znowu broń zjebała chyba. Byłem przy ognisku i nie naprawiłem. W ogóle jak tu jest głośno, nie? Ja wchodzę i rozpierdalam te beczki, skrzynie. Jasne, że kurwa wszyscy dookoła na kilometr nie słyszą. Dusza. Coś gotują. No, zjebał mi się chyba kurwa miecz. Oni powinni na cios. A może nie? Mi się wydaje, że oni na jeden cios byli. Silurb. O, jest rzeźnik. To musi być przyjaciel. Ja czekam, aż spotkam kogoś, kto mi ulepszy butelki. Fajna ta gra jest. U kurwa. O, tu nie jest przyjaciel. O, chujowo. W sumie tak mu źle z oczu patrzyło. Czerwono. Oni byli na jeden cios. O, ten jest na jeden cios. Ciekawe jak ten. Kundle. Zawszone, zapchlone kundle. Rzeźnik. Ach.
spierdalaj z tym kundlem. Nie zgadzam się. A, myślałem, że się zabił. Jeszcze kurde. Myślałem, że to trzepać. O kurwa! Nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie. Tam stoi, kurwa, szmaczysz. O, jeszcze. Już nie lubię tych psów, chujowe są straszne. Nie są najgorsze, bo są na dwa hity, ale i tak są chujowe. Dobra, co tu dają? Duży żar. To może dla kowala? Produkować. Tak. Żar potrzebny do ulepszenia broni, duży żar wysokiej jakości, obrabiany przez kowali za story. Ulepszenie zwykłej broni plus 5 umożliwia wzmocnienie do plus 10. Może też zmienić zwykłą broń plus 5 w broń czystą. Czysta broń można wzmocnić do plus 5. To zaniesiemy później. Ciekawe, co jest potrzebne, żeby sobie ulepszyć broń jeszcze bardziej. Fajnie by było teraz latać z bronią plus 10. To na pewno. Bo żeby sobie ulepszyć zbroję, to trzeba już duży odłamek eteritu tam, nie? Ciekawe, jak jest z bronią, bo broń mi wystarczyło mały. Duży odłamek też. No kurwa, ja nie mam dużych chyba w ogóle. Więc nie ma sensu to rozanosić. Taki jesteś, tak? Taki jesteś, kurwa, taki jesteś. No zajebiście. To jest trochę bzdura, ale chudowa. Nie wiem, gościu, machnij tak, żeby nie zajebać w sufit. To ty tu jesteś wojownikiem. Ja ci tylko mówię, co masz robić, a nie jak. O kurwa, ten przyjazd. Czekaj, bo coś mnie tu kurwa wyskoczyło. Nie. Tu może o. Co ty kurwa w tej beczce robisz? Jak mam to zrobić? Kto? Kto by cię zjadł? Dziękuję. Dziękuję, Dili. Jestem Luensius. All the greats one.
To wszystko? Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Oh, hello there. Może jego mogę też przywołać kiedyś. O jakiej jej mówiłeś? O tej, którą będę musiał pokonać jako bossa i będzie przejebana strasznie? Ktokolwiek to jest? Wszystkie beczki rozjebane. Człowiek się czuje spełniony od razu. Greedy. Znowu. Znowu. Moja wina. Ale tego trzeciego myślałem, że mnie nie dosięgli. Ja nacisłem blok. Kurwa, widocznie nie w porę, no. To było takie trochę głupio dednięcie. Ale spoko, tam szybko będziemy zaraz. Patrzcie, cia, pach, tego cyk. Ten tu zeskoczy, to go cyk od razu. Ciach, tego też cyk. Tego też cyk. No zajebiście. Cyk. Tamten się sam postanowił zabić. O nie, żyje. Chuj z nim. Szczura, cyk. Nie zostawił nic. Biegiem. Ten kurde myślał, że ja jestem jeszcze tam. Tu mamy typka. Ciach. Oj. Ciach. I jesteśmy. Prawie. O, super. Oh.
Tak to jest, jak się człowiek śpieszy. Tu można otworzyć. Tu się może nawet idzie dalej coś, kurde, ale to zaraz. No tu zginąłem. Czyli dobrze szedłem w sumie. Oj, zjebałem. Już możesz działać. Wziąłeś wira i już możesz robić inne rzeczy. A on jeszcze musi tak schować, kurde, tą butelkę szybko. Powoli. Właśnie. Katany? Którego handlarza? Katana będzie zajebista. Na pewno na zręczność. Tego, co tam siedział? Ten, co bomby sprzedaje? Kurwa. Biorę ją. Że to będzie najlepsza broń na świecie. Ale to nie teraz, nie? Kurde, żeby się tam dostać teraz, musielibyśmy się wrócić. To może jak deadne, no nie? To pójdziemy tam. Nie będziemy teraz się wracać. Tu jeszcze na górze powinien być ogólnie jeden mobek do zajebania. Tutaj jeszcze psy w wodzie. O, tu jeszcze jakiś skurwysyn. Nie wiadomo skąd. Mogę już? Zajebiście. Gdzie ten rzeźnik, kurde? Był tu przecież. O kurwa. O co tu za bydlak, ja pierdolę. Toporem w oku. Dobra. No niby jest jakiś lód po drugiej stronie.
I tam zeskoczę na niego, nie? O, zajebiście. Wow, 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 wow. What the fuck? Gdzie ja kurwa jestem? Co to jest? Co to za gówno? O fu. Gdzie ja wpadłem? Ale syf. Kurwa, wyskoczył szczur z ziemi. Może jeszcze tam wrócę. Wpadłem w jakieś kurwa kanały. Co to za gówno jest? Następny. A to szczur? Tak płynie chujowo. Co to za gówno jest? Ale chujstwo. Aha. I co, tak go nie trafię, tak? O. Dobra. Zemsta WC. Co to za shit jest? Co to było? Dosłownie płynne gówno. Pytanie brzmi, gdzie ja jestem w ogóle? Tu można wejść z powrotem na górę. Tam są jakieś drzwi, szczury. O kurwa, co się dzieje? Ja pierdolę. Skąd to spadło w ogóle? Ale jestem teraz zagubiony. Aha, tutaj umrę, tak? To wiecie co zrobimy? Możemy się w takim razie, jak mówicie, że tu umrę, wziąć kość i iść po katanę. Potem w sumie powinniśmy iść do kowala tą katanę ulepszyć. Jeszcze. I wrócimy tutaj. Dobra, to tak zrobimy. Bo ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. I co się wydarzyło. Dobra, to w takim razie za 5 minut wracam. Dzięki za oglądanie.
Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.